pan się wepchał. Ja mam swój pas. Jak się na snowboardzie dzisiaj tutaj jeździ? Bardzo fajnie, tylko trochę jest dużo ludzi, bo tak to byśmy tu board slide'a założyli na to, na te gumowe barierki, ale może wciąć, także jak wetnie krawędź, to będzie biednie. Ale jeździmy sobie, no tu wolno. Na stokach nie wolno, a tu wolno i jeszcze nie trzeba karnetu, także jest super. Jeżdżę na nartach od dziecka, uprawiam również inne aktywności i uważam, że uniemożliwianie nam tego to jest po prostu bzdura największa na świecie. Człowiek chory i słaby nie przyjdzie na stok, nie pójdzie do schroniska, bo nie ma na to siły. A uważają Państwo, że ten happening coś da w tej sprawie? Mamy taką nadzieję, że może ktoś przejrzy na oczy wreszcie. Poczęliśmy sezon narciarski? Tak, tak, jak najbardziej. Robimy symulację sytuacji w stoku. Chcemy pokazać, że absolutnie nie ma możliwości nieutrzymania dystansu. Dystans jest, jak widzimy na zakupach i na nartach go też możemy zrobić, bo mamy tam większe przestrzenie i po prostu chcemy jeździć. No, największą bzdurą jest to, że można otworzyć galerię, gdzie ludzie są zamknięci w pomieszczeniach i tak naprawdę na korytarzach tego nikt nie pilnuje. Natomiast to, że na stoku nie można się poruszać swobodnie, gdzie z natury rzeczy dystans zachowujemy, bo nie da się, żeby jeden koło drugiego zjeżdżał na nartach bardzo blisko, no jest nielogiczne po prostu. Bo ludzie chcą się po prostu ruszać. Chcemy jeździć. Myślę, że ruch generalnie jest zabezpieczeniem przed chorobą, a nie powodem choroby.